Dobry, witajcie. Jesteśmy u wylotu Doliny Chochołowskiej. Tutaj główna droga, obok zaraz skręt i pierwsza wypożyczalnia rowerów i parking, który dzisiaj został zagrodzony. Widzicie, takim metalowym płotem. Rozmawialiśmy tutaj z właścicielami tej działki. Prowadzą tutaj gdzieś od 6 lat działalność gospodarczą. Kupili wcześniej działkę. Prowadzą tu parking, wypożyczają rowery. Tych parkingów tutaj w Dolinie Chochołowskiej czy u wylotu jest bardzo wiele, nawet wręcz kilkanaście. No a dzisiaj właśnie od rana przyjechała ekipa, jak się okazuje, to jest właściciel drogi, wspólnota wsi z siedzibą w Litowie i zamontowali taki oto płot, widzicie, który nie ma bramy. No i w tej chwili rozpoczął się w związku z tym jakiś spór, chyba sądowy rozpocznie się. Jakie są argumenty wspólnoty, o to zapytamy, dlaczego wspólnota zamontowała ten płot. Zapytamy pana Jana Piczurę, który jest takim szefem tej wspólnoty, a widzicie, że dzisiaj gdyby tu wjechały jakieś samochody, no to nie mogłyby już w tej chwili wyjechać, bo to jest taki metalowy płot na stałe połączony tutaj właśnie z tutaj. Cała działka jest zagrodzona, natomiast no, takich sytuacji nie ma na innych tych parkingach, które są w dalszej części tutaj właśnie Doliny Chochołowskiej. Widzicie, jak wychodzi przechodzenie nawet przez ten płot w tej chwili. Ale to zapytamy już wspólnotę o to, z jakiego powodu to się stało. Właściciele twierdzą, że tak naprawdę to nie wiedzą, z jakiego powodu są dyskryminowani.